Siemano, ja pokażę metodę zupełnie solo tych kurwa żetonów. Jak widzieliście, produkowałem się tam, kurwa, kupowałem żetony mając 78, niecałe 80 milionów, mam już ich 384. No nie napijałem specjalnie na siłę, bo nie wiedziałem, czy mi to wyjdzie. Tak, już mówię, co potrzeba. Start online. Ekipy, no ja jestem wyprzedzony troszeczkę, bo moja ekipa to jest ta, którą sobie stworzyłem, żeby kurwa dawać te zjebane Avengery graczom. Co myślałem, że mnie to kurde wykończy. No ale ja mam taką ekipę, wy sobie też od razu wpierdalajcie się na social, twórzcie sobie swoje nowe ekipy, zaproście tam minimum jednego znajomego, niech dołączy, ale nie musi być mieć jej ustawione jako kurwa aktywną, o, że tak powiem. Albo niech dołączy, po prostu wy se zmieńcie celowanie na swobodne, ono asystowane, bo będziemy potrzebowali ten komunikat, że nie udało się znaleźć kompatybilnej sesji zawierających ca znajomych. To jest jedno. I powiem wam najważniejsze, bez tego wyścigu, bez tych pierdół. To jest tak, ekipa. No ja tu mam tą swoją do tych Avengerów, co dawałem przez tego DM-u. To jest jedno. Odrodzenie, siedziba klubu motocyklowego, bo będziemy potrzebowali, już wam mówię, tej kurwa tu szafki z tymi rzutkami. To jest to, co my potrzebujemy. Styl, strój zero. Dobra, tam odrodzenie. Ja mam akurat, to nie muszę tego robić. Teraz tak, ci co robili tą metodę solo Frozen Molnej, które pokazywałem na PS4 bez Save Wizarda, mają już połowę sukcesu za sobą, bo sobie wystarczy, że wczytają grę, kurwa, tą świeże mięso po tym save'ie przy łóżku. Czyli teraz tak, online, opuść GTA Online. Ja pokazuję zupełnie solo metodę. Tu już widziałem chwilę wcześniej, to sprawdzałem. Widziałem już tu, że ziomeczek opcji trafia 50 razy do aresztu. Możecie się na pewno spodziewać metody pół solo wtedy, już nie zupełnie solo, a pół solo, no bo na chwilę będzie potrzebny nam znajomy, że opcji wam wstawi metodę przez chwilę, gdzie znajomy tam poczęcie, łapy do góry, wyłącz internet, dołącz, wybierz postać, bęk tam na tytaniczną. Taki będzie początek, podejrzewam, u opcjego, ale to tak w ciemno. Odstawiam, ale nie, no raczej się wuja Patryk nie myli. Dobra, tu mnie wczyta pewnie kurwa do North Yankton. No niech tak będzie. Start. Kurwa nie online, gra. Wczytaj grę i to jest to świeże mięso, które kazałem wam zapisywać, robiąc solo Frozen Moon na PS4. Kurwa, no i wiem, że jest metoda na Xboxa. Tylko kurwa nie wiem jaka. Nie chcą jej sprzedać, na razie jest udostępniona właśnie na PS4. Albo solo, którą pokazuję ja, albo pół solo, którą możecie się spodziewać, że na pewno wrzuci opcji. Sądząc po tym, że widziałem, że już trafia do aresztu, czyli coś już ziomuś kombinuje. Nie wiem, czy się ukaże na Xboxa, chociaż kurwa zrobię to, nabiję parę tam kurwa tysięcy, milionów czy bilionów, pójdę na Xboxa szukać tam metody kurwa z zapisaniem tego. Dobra, tu niech mnie wczyta. Że kombinowałem i tu zmiana płci, kurwa, kup pojazd i tam zrób fotkę i chuje muje, no niby zakręciło się te żółte kółko zapisu, ale to było takie żółte kółko kurwa zapisu przez chwilę, to nie zapisało tej gry, bo tu musi się zakręcić jak należy. Tam widzieliście, no wrzuciłem filmik, że jest zapis kurwa, ale to nie wystarczyło. Tam to nie wystarczyło, był za krótki ten zapis gry, nie wczytało wszystkiego. Znaczy nie zapisało. Ale dobra, teraz do konkretów. Aha, zdobywanie
musi być w kreatorze zrobione. Jesteśmy, wczytaliśmy tą grę, za chwilę czarny ekran, logo GTA, tak musi być. Już ominąłem, jak to zapisać, kto tam kurwa nie wie, będzie to oglądał, będzie miał setki pytań, a jak to zrobić, kurwa, cofnijcie sobie filmik na Solo Frozen Moony dla PS4. Bo nie robię tego od początku, bo mi coś siada, kurwa, nagrywarka i mi w połowie przestaje nagrywać, to mi pokazuje, że kurwa słaba wydajność zapisu. No to dobra, jesteśmy na czarnym ekranie, przytrzymujemy D-pad na dół. Kto, co to jest D-pad, koleś mi nawet napisał, ja pierdolę, gra kurwa w napadzie, nie wie co to D-pad, no chuj, no krzyżyk na dół, przytrzymujemy krzyżyk na dół, klikamy prawym analogiem też na dół, żeby wybrać swoją postać, online puszczamy D-pad, ten komunikat anulujemy. Teraz nie możemy wcisnąć pauzy, żeby ją wcisnąć, wyciągamy telefon, wchodzimy w tą zakładkę internet, dajemy start, online, Zagreb GTA online, sesja dla zaproszonych. Jest to po to, żeby wydostać się tu Franklinem z mieszkania. Aha, kolejne rzeczy. No ta ekipa, co mówiłem zaraz na początku, i później dobieranie graczy, zróbcie sobie na zamknięte, bo będziemy potrzebowali odpalić sobie tytaniczną robotę, to po co tam dołączać do kogoś jako kurwa random, jak trzeba być samemu hostem, dlatego dobieranie graczy też na zamknięte. Ta ekipa, tam zaproście znajomych, czy kurwa macie po dwa, trzy konta, to dołączcie sobie z drugiego konta, byleby być w tej ekipie, ale nie grać w GTA Online, bo będzie nam potrzebne właśnie to, że nie udało się znaleźć kompatybilnej sesji. Dobra. Odrodzenie siedziba klubu, tak jak mówiłem, ja już tu jestem, bo przed chwilą to sprawdzałem, testowałem, miałem 78 milionów, mam 300 ileś. Teraz tylko nabiję sobie parę sztuk. Aha, i na sam koniec też jest szansa, że dostaniemy niebieski ekran. Albo i nie. Dobra, jesteśmy na sesji. Start online. Tak jak mówię, no ekipy już pokazywałem. Kurwa moje. Opcje, dobieranie graczy. Zamknięte, odrodzenie siedziba. Coś tam. No, opuść GTA online. Sorry za hałasy, ale jest weekend. Teraz jeszcze nie odbieramy tego telefonu, tylko po prostu dajemy start online kreator. Idziemy na kreatora, wczytujemy sobie tę zawartość zapisane. Ten nasze kurwa mać, jak to się mówi, zdobywania. Kreator i bang, lecimy na kreatora. Nie robię całego full tutorialu od początku od A do Z, jak kurwa wczytać, powtórz misję, bo tam trzeba nie wiem ile mieć procent gry rozegranej, żeby mieć te świeże mięso. Nie pokazuję jak stworzyć to zdobywanie, bo to wszystko było na kanale moim, był Obsiego i było na pewno UPEI. No, przejrzałem później kanał Bucha, tam jednak tego nie było, bo Xbox jednak inaczej to robi. Czytaj zawartość zapisane. Żeby stworzyć zdobywanie, poszukajcie sobie glitch na teleport. Każdy jeden z nas to pokazywał, jak zrobić tam zdobywanie, bo ono będzie konieczne do wykorzystania ostatniej aktywności, czy naszej, czy znajomego, czy kogoś ze społeczności. Tutaj robimy test, drużyna pierwsza. Jesteśmy na teście, dajemy start. Online, zagraj, przejdź, ustawiamy sobie na podwójne kliknięcie PS-a, połącz z internetem i teraz tak, potwierdzam ten komunikat, od razu dwa razy PS-a, wyłączam internet, daję znowu dwa razy PS-a, żeby mieć to ustawione cały czas pod tym guzikiem, czyli bang,
dwa razy PS, wyłączam internet, dwa razy PS. Wyskoczy mi komunikat, potwierdzam, no włączam ten internet, czyli dwa razy PS, włączam internet i znowu dwa razy PS, żeby to sobie zostawić pod tym podwójnym kliknięciem guzika PS. I teraz czekamy na telefon, bo niektórzy się tam wcześniej skarżyli, o bo nie mają kurwa kina, no bo kurwa nie odebrali telefonu. Czyli czekamy, aż zadzwoni do nas Simone. Odbieramy, daje start, edytor Rockstar, tryb reżyserski, czy na pewno chcesz uruchomić, tak, kurwa chcę. I idziemy na tryb reżyserski. Tu jest kolejny problem, który też czytałem, nie mogli wejść do kina, dlatego mówię, ustawienia, pogoda, pora dnia, południe. Aktorzy, postacie fabularne, Franklin i przechodzę. Południe, bo w tych godzinach jest kino otwarte. No. Nawet nie sprawdzam, czy podwójna interakcja, tylko od razu mapa. No, odebrałem telefon, mam połączoną fabułę z reżyserską, dlatego mam znacznik kina na mapie. Zaznaczam sobie miejsce, otwieram interakcję, daję raz dipad na dół, lokalizację, raz dipad w lewo, punkt orientacyjny. Wybieram ten punkt orientacyjny, żeby się przenieść tam, gdzie go przed chwilą zaznaczyłem, czyli koło kina. Idę do kina, czyli do okienka, daję D-pad w prawo, żeby obejrzeć seans. Nie wiem, co tam leci, szczęki czy kurwa, czy coś. I teraz aktywności. No ja, że akurat jestem teraz po tym restarcie wszystkiego, to nie mogę użyć swojej, muszę wybrać jakąś aktywność któregoś ze znajomych. Gareth. Niech będzie Gareth. Ostatnie aktywności, żebyście nie gadali. O nie, jest solo, bo użyłem aktywności znajomego, kurwa. Mógłbym użyć randoma, kurwa, z społeczności i co. Kupuję wiele pojazdów, ustawiam na podwójne kliknięcie, zagraj w GTA Online. Musi to być GTA Online, a nie GTA 5, czyli dwa razy PS. Otwieramy interakcję, dajemy wróć do przyczepy castingowej, potwierdzamy komunikat, jak zobaczymy na dole po prawo kółko białe, że się kręci, dajemy dwa razy PS-a i zagraj w te GTA Online i komunikat anulujemy, czyli X. Jest kółko, dwa razy PS, zagraj w online, anuluj. Start. Teraz sobie ustawiam na podwójne kliknięcie znowu sieć, połącz z internetem, dwa razy PS, nie dziennik, chyba online, zagraj, przejdź i to samo. Klikam, potwierdzam ten komunikat, od razu daję dwa razy PS-a, wyłączam internet, dwa razy PS-a, czyli X, PS, wyłączam PS, potwierdzam ten, co tu wyskoczy. No i włączam internet. Mam podwójną postać. Jest gitara. Teraz start. Online. Kreator. Chwila, zjaram do końca szluga. Przechodzimy na kreator. To, że przed chwilą kliknęliśmy dwa razy PS-a, to już mamy internet ustawiony, wczyta nas na kreator, tu powinna być animacja czegoś z fabuły, krótka scenka i wczytuje nas. No to teraz dwa razy PS, wyłącz internet, dwa razy PS, potwierdzamy komunikat o PSN-ie, wróć do GTA Online, jak zrobi się czarny ekran, dwa razy PS, włącz internet, raz PS, czekamy, bo tu rozłączy i połączy. I znowu klikamy
jakąś ostatnią aktywność, byleby była zagrać GTA Online. No ja to użyłem Gareta, to użyję go jeszcze raz. O ile jeszcze gra, gra. Jest Garet, ostatnie aktywności. Kupuję wiele pojazdów. Wybieram zagraj w GTA Online, wyskoczy mi tam jakieś pierdolenie u Chopina, jakiś komunikat, to daje kwadrat. Zagraj w GTA Online i kwadrat. Teraz załaduje mnie do sesji online, ale to jeszcze jest nie to. Tu jeszcze nie możemy wybrać postaci z fabuły, bo wyskoczy nam kundę błąd, że nie udało się dołączyć do sesji. Aha, i jeszcze właśnie, bo ja to testowałem już kurde od długiego czasu, kupując te żetony, wymieniając tam, wywaliło mnie w pewnym momencie na fabułę bez żadnego komunikatu. To zrobiłem jeszcze raz. Tam widziałem swoją postać, była na tym torze wyścigowym koło kasyna. To zrobiłem to jeszcze raz. Dołącz do członków ekipy, wywaliło mnie na online, bo nie było kompatybilnej sesji. Zrobiłem to samo przy tej tablicy, co za chwilę pokażę, wbiłem i mogłem dalej kupywać te żetony, wymieniać. Także tam się nie stresujcie, jak was w razie by przy tym wymienianiu żetonów w nagłym momencie wywaliło do fabuły. Nie stresujcie się tym, powtórzycie te kroki, do których za chwilę dojdziemy i będzie można dalej kontynuować. Dobra, jest siedziba klubu. Motocyklowego, nienocnego. U, Miki na sesji zabija. Został zabity. Jestem. Ale teraz tak, daję start. Online akcje. Rozegraj stworzone przez Rockstar. Misje. Tytaniczna robota. Kurwa, ale głośno chodzi. Tego playka tu warczy, nie wiem czy mnie nie zagłusza. Zatwierdź ustawienia. Graj, czy chcesz rozpocząć pojedynkę? No chcę. Ja mam tą tytaniczną. Teraz mogę wybrać sobie postać z fabuły. Ja biorę Franklina. Komunikat anuluję, czyli kółko. O, od razu lepiej. Jestem Franklinem, ale nadal mam ukradni Tytana. Titana, kurwa. To teraz daję start, online, dołącz do członków ekipy. O kurwa, od razu mnie wczytało? A nie, dobra, tu musi przejść przez fabułę, jeszcze raz będzie mnie ładowało. Że ja, to mój błąd, się zajebałem. Zapomniałem o tym. O, i to jest to. Nie udało się kompatybilnej odnaleźć. Potwierdzamy. I ładuje nas z powrotem do online'a. Messy. O kurwa, gdzie Patryk będzie na kanale? Kurwa, nie będzie, bo tu tajemnica zawodowa. Świruje.
że są już dwie metody zapisywania. Albo tam właśnie, którą ja pokazuję zupełnie solo, albo jest też pół solo z tymi podniesionymi łapami do góry, wybierz postać, wyłącz internet, włącz te usługi Rockstar, że niedostępne. Tamta jest, kurwa, ja wiem, czy szybsza, czy dłuższa, no nawet nie wiem. No ale są już dwie, no jak nie było, tak nie było, ja to kurwa flaki bym se wypruł i zmień postać i sranie w banie i inne pierdoły. Dupa i zdjęcie, niby się kółko zakręciło, ale to nie było jeszcze to, a to takie rzeczy. Znowu Miki, kurwa, ale się klepią z tym Lukasem. I teraz tak, odrodzenie, podchodzimy do tej tu właśnie maszynki z rzutkami, żeby była opcja D-padu w prawo, dajemy start. Online znowu, dołącz do członków ekipy i teraz spamuję cały czas D-pad w prawo i potwierdzam ten komunikat. Spamuję tu w prawo, wyskoczy mi ten, też potwierdzam. No i kończę spamować ten D-pad w prawo. Dobra, załadujemy tu z powrotem do online'a, do klubu motocyklowego, a ja chwilę sobie przerwy robię. Dobra, jestem, wczytało mnie, sesja online nadal, to ja byłem tam przy maszynce, tak jestem nadal, nie, no świruję. I teraz tak, znowu ustawienia, sieć, na podwójne kliknięcie PS-a, połącz z internetem i teraz znowu start, online. Dołącz do członków ekipy. Jak potwierdzę ten komunikat i zobaczę na dole po prawo ładowanie albo zamykanie sesji, od razu dwa razy PS-a, wyłączam i włączam internet. Potwierdzam. Wyłączam, włączam i czekam sobie tutaj 10-15 sekund. Niech mi tu czy tam internet cały wczyta. Inne pierdoły. Także no tu nawet na zegarek spojrzał, żeby nie za długo znowu, żeby mnie nie wyjebało za nieaktywne. Nie no, świruję. Nie powinno. Ale wyłączyłem i włączyłem nawet chyba trochę za szybko. Miałem na zamykaniu sesji, a nie na ładowaniu, ale to nic. Raz PS-a. Tu widzę, już jest wszystko elegancko. Są znajomi, ja nadal mam znacznik niebieski, czyli jest git i powrót do GTA. Ładowanie. Nawet od razu tego dwa razy PS-a zróbcie, jak ja. Nie udało się odnaleźć kompatybilnej, to już potwierdzamy. Nawet nie czekajcie na te ładowanie, tylko od razu na zamykaniu sesji. Jak na dole po prawo pokaże wam się zamykanie sesji. Dwa razy PS-a, szybko. Wyłączcie, włączcie internet i poczekajcie sobie cierpliwie, aż on się połączy i załaduje wam wszystko z powrotem. Teraz jak nas już wczyta na online, to już możemy śmiało wybrać postać z fabuły i jechać do kasyna, wymieniać te żetony. Kto korzysta z VPN-a, grał w te maszyny, może sobie tam, ma ich więcej jak ja, to naczepię w chuj hajsu.
jest też dobry trik grać, jak ktoś ma wykupionego blackjacka tam u siebie, prywatnego krupiera w tym penthouse'ie, może sobie z nim pograć, a jak zobaczy, że przegrywa, wyłącza internet, nie przegra. Jak zobaczy, że wygrywa, to zgarnia kasę, zapisuje grę strojem, siada, gra dalej. To tak samo jak z kręceniem koła. Jak nie ma samochodu, wyłączasz kurwa internet, czy tam grę i chuj. To tak samo jest z blackjackiem. Jak wygrywasz kurwa, to zostawiasz, zapisujesz grę strojem, a jak przegrywasz, wyłączasz internet, czy wyłączasz grę, odpalasz od nowa, ale to jest tylko dla tych, którzy mogą grać w kasynie, nie? No tak jak ja dzisiaj od rana sobie chciałem pograć przez VPN-a, od razu przez VPN-a tu kombinowałem sobie kurwa właśnie te zapisywanie żetonów, mówię, tam nawymieniałem, pójdę zagrać w jakieś kurwa diamenty, może wygram i zapiszę, ale chuja, to też nie działało, no. Kombinacji tu robiłem różnych wiele. Znaczy w końcu czułem, że to się wyjdzie, znaczy czułem, no wiedziałem, że to wyjdzie, myślałem, że to wczoraj jeszcze się ukaże, no ale wyszło dzisiaj. No ale dobre i to, no ja chociaż was wcześniej informowałem, że jest coś takiego, można się czegoś takiego spodziewać. Teraz sobie spokojnie wybieram postać z fabuły, Franklin. Komunikat oczywiście anuluję. Nawet będę pewnie z miasta miał gdzieś bliżej, jak kurwa z tego klubu motocyklowego. Gdzieś w pobliżu areny, no ale to mniej tak na pewno drogi jak... Jak tam gdzieś kurwa z zadupia. Jest Franklin, jest Crunchips, jest impreza, jak to mówi Bóg. Ojeja! Kurwa. Miałem użyć tych jego tekstów do innego filmiku. Do pociśnięcia z tymi wszystkimi kurwa lamusami, którzy mi tam cisną. O, bo kurwa biorę glicza od bucha. Ja nie wiem, co to jest za to rozumowania, bo ktoś wrzucił wcześniej kurwa glicza, to jak muszę od niego kopiować. Kurwa macie. Są takie glicze, które wrzucę na przykład ja, a nie pokazał tego ani Buch, ani Peja, ani Opsja, ani Ashix, czy kto tam jeszcze kurde jest. Włącz tryb pasywny. Ale miałem nosa, ja pierdolę. Wiedziałem, że frajer za nawet będzie strzelał, kurwa. I czemu im tam nie napisze, bierzecie klucze od Scholesa, kurwa. Spierdalaj. Ha, 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 noob, kurwa, noob ci, kurwa, bym dał noba, chłopie, jakbym był w innych okolicznościach, kurwa, nie jechał po żeton, kurwa, noba widział, kurwo, posrana. Ha, 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 noob i chuj, ty, kurwo, jebana. O, czekaj, tak, kurwa. Dalej, kurwa, ładuj się. Pyk, pyk, pyk. Który to kurwa był? Simone. MB, dobra, killer, kurwa. MB, kurwa, nie VIP. MB, MB, MB. Jakiś kurwa killer. Wyświetl kartę profilu, gdzie ty jesteś. Zobacz profil. Gdzie to jest, kurwa, dodań do serwunia, wyślij prośbę. Później cię, kurwa, przetestuję. Dobra. Ile to jest? 384 miliony? Chuj tam. No to dobra. Lecimy z koksem. Nie pozyskaj, tylko wymień. I spamujemy X-a. Nie będę tu napierdalał na siłę, bo to by było, już bym mógł tu stać se kurwa do jutra, zostawić konsolę na awku i napierdalać, ale nie o to chodzi. Dobra, 420 zrobię
I teraz tak, wychodzimy i normalnie interakcja. O, podwójna się zrobiła, to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, na dół to są style, czyli raz, dwa, trzy, wchodzę w styl. Raz, dwa, trzy, na dół to są stroje. Raz, dwa, trzy. I zmieniam po prostu strój. Tu się nic nie zmienia, ale zamykam interakcję i mam, kurwa, żółty zapis gry, taki jak powinien być. Teraz po prostu wychodzę z kasyna. Patrzcie, 420 milionów, dobrze mówię? Chyba, kurwa. Opuść kasyno. Teraz mogę wyłączyć pasywkę, niech ten noob mnie zabija. Ha, noob, kurwa, ty kurwa kononie. Nie no, świruję, pyk, pyk, dwa razy do góry, chyba jest opcja, zabij się, jest, kula w łeb. Nawet nie, no żre to. I tu mogę dostać niebieski ekran, mogę dostać jakiś czarny komunikat, który trzeba będzie potwierdzić. O, jestem babką, nawet nie dostałem. Hajs się zgadza, ciekawe jak zamienię. Raz, dwa, trzy, styl, raz, dwa, trzy, strój. O, i mam swoje, nawet babczęce stroje i będzie zapis, będzie zapis. Ale tu już nie o to chodzi, tu już mogę po prostu zrobić. Nawet bym nie musiał, kurwa. No było widać, że jest zapis. Można wejść sobie na social i sprawdzić. Będzie to samo. Nie wiem, czy jest sens, żebym zamykał grę, czy nie. Odpala od nowa, no ale zobaczcie sami, no. Raz, dwa, trzy. Styl, raz, dwa, trzy, strój. No zmienia mi kobitka, kurwa, stroje. Albo chuj, dobra. Jak się zapiszę jeszcze raz. No dobra, zamknij aplikację. Ile tam było? 420. Nikt nie powiedział, że przyleciałem w chuja, to zamykam, odpalam od nowa. No i tak jak tu wymieniałem właśnie żetony, w pewnym momencie raz się nie zorientowałem, znalazłem się na trybie fabularnym. Dobra, kwadrat, żeby od razu iść na online, bo już szkoda czasu. Że to jest moja metoda solo, którą ja pokazuję, to znaczy moja, no. Ja pokazuję metodę zupełnie solo, poprzez tamto, jak pokazywałem solo Frozen Moment, tylko tu nie trzeba jeść peyot. Żetony po 5 czy tam 50 tysięcy można kupywać co chyba 40 minut. Kto może ma więcej, może sobie pograć w maszynach, tak jak mówiłem, tam u tego prywatnego krupiera, nawygrywać jeszcze więcej. Można to, kurwa, nie wiem, no. Po tym tysiaku, czy tam ile. Premia dnia jest jakaś do odebrania, też można to zgarnąć. Że im więcej żetonów, tym szybciej się nabije, jak najwięcej hajsu, nie? Za pierwszym razem, no sami widzieliście, ja tam, kurwa, najebałem sobie na tamtym koncie chyba 3 miliardy, czy 30 miliardów, już nawet nie wiem. Mam ten hajs, mi nie zabrali, dlatego tutaj się nawet nie zastanawiam, czy to robi, czy nie, czy będzie ban, czy nie, chociaż jak liczę i tak nie mam banów, ale zawsze jest to jakieś ryzyko, że ten hajs zabiorą, chociaż na tamtym koncie mi nie zabrali, jak za pierwszym razem wyszło te żetony, że tutaj sobie robię bez obaw, tu wbiję właśnie na online pokazać, że się hajs zapisałem i robię glitcha od nowa, jeden napierdalał, aż się kurwa licznik zamknie.
A później jeszcze może spróbuję i nagram wam to kurwa z tym. Jak to się mówi? I jak mówiłem, 420 jest? Jest. Sesja publiczna. Dziękuję. Miłego zarabiania. Także kurwa, w ostatnim czasie mieliście solo Frozen Money, zwłaszcza kurwa gracze PS4, solo Frozen Money. Można było sobie najebać tyle deluxo, ile się da. Jeżeli nawet po zniżce, jak były kupywane, to i tak kurwa sprzedawały się po 2 miliony 100, to i tak lepiej jak Easy. Było solo hajs na kurwa apartamentach. Kolejne 1,5 miliona kurwa co parę minut. I jeszcze do tego ten glitch, którym nabijecie sobie miliony, biliardy, miliardy, chuj wie co jeszcze. Także po tych trzech glitchach to już można zapomnieć kurwa o jakimkolwiek kopiowaniu. Wujek Patryk może iść spokojnie na emeryturę i nie pokazywać już kurwa nic. Dobra, elo.